Kiedy pan premier w ubiegłym roku, bodajże w czerwcu, ogłosił, że no może odcinek autostrady A2 nie będzie skończony, ale zapewnimy przejezdność, to takie osoby jak ja, znające prawo budowlane, zadały pytanie, a co to znaczy przejezdność? No oczywiście nie ma w pojęciu technicznym pojęcia przejezdności. No i powstał problem. Problem ten polega na tym, w jaki sposób prawnie zapewnić publiczny ruch na placu budowy. I powstają dyskusje. No, mogę zadać pytanie, no, czy można mieszkać w budynku, gdzie nie jest położona dachówka? No można, prawda? Czy można zamieszkać w pokoju, gdzie nie jest położony parkiet? No można. Czy można mieszkać w budynku, gdzie nie ma na schodach czy przy schodach poręczy? No można. Ale trzeba wiedzieć o tym, że osoba tam zamieszkała, po pierwsze, łamie prawo, po drugie, jest to osoba fizyczna, prywatna, która może sobie pozwolić na jakieś ryzyko. Ale dopuszczanie do użytkowania takiej budowli, nieskończonej w wielu swoich aspektach, swoich częściach, jest po prostu niemożliwe z punktu widzenia prawa. I to, żeby zadowolić słowo czy decyzję podjętą przez pana premiera, żeby do tego trzeba było zmieniać aż ustawę, to czy państwo uważacie to za rzecz normalną, normalnie stosowaną? Bo ja uważam, że nie.